Witam wszystkich serdecznie, a ja nie widzę siebie. A, tu jestem. Dzisiaj występuję przed Państwem jako pierwszy prelegent z 22-letnim doświadczeniem w branży rekrutacyjnej, w branży HR-owej. Jest mi bardzo przyjemnie, że po raz już kolejny występuję na tej konferencji, że spotykam się z Państwem. Tak jak Pan Rektor powiedział, spotykamy się no, online, nie szkodzi. Mam nadzieję, że za rok spotkamy się już normalnie w życiu wirtualnym, nie w życiu wirtualnym, tylko realnie. Szanowni Państwo, oprócz tego, że jestem dyrektorem firmy rekrutacyjnej i mam to 22-letnie doświadczenie, to dzisiaj przede wszystkim będę mówić jako matka trzech synów, jednego z pokolenia Y i dwóch bliźniaków z pokolenia Z i będę do tego na pewno jeszcze powracać. Jak przygotować ucznia na rynek pracy? Jak w ogóle przekonać to nowe pokolenie, żeby chciało się uczyć? 40-50 lat temu, Szanowni Państwo, kiedy na rynek wchodzili nasi rodzice, oni właściwie mieli takie przekonanie, że całe życie będą pracować w jednej organizacji, tak? Dziś przede wszystkim dzięki temu, że rozwijają się bardzo mocno różne technologie, młodzi ludzie myślą sobie, że wchodzą na rynek pracy i wszystko jest dla nich dostępne. Owszem, zgadza się, wszystko jest dostępne, ale co się z nimi dzieje? Oni nie są zainteresowani tym, że mają aż tyle możliwości. Ja specjalnie na ten pierwszy slajd przygotowałam coś, co jest z mojego dzieciństwa, czyli chleb z cukrem jako pierwszy fast food z dzieciństwa, prawda? Zapach nawet opakowania od gumy Donat. No i oczywiście, która z dzisiejszych młodych dziewczyn ubrałaby wianek z mleczy? No właśnie sądzę, że niewiele z nich ubrałoby wianek z mleczy, tym bardziej widać, czym się różnimy. Jak przygotować ucznia na rynek pracy, kiedy kiedyś ciągnęliśmy dziecko z podwórka, a teraz musimy ciągnąć dziecko z domu, żeby chciało wyjść, bo żyje w wirtualnej po prostu swojej rzeczywistości. Wiemy nie od dzisiaj, tak, że w okolicznościach takich, jak mają teraz młodzi ludzie, czyli te wiele możliwości, że wybór tego zawodu, który będą wykonywać przez całe życie jest bardzo trudny. I też nasze doświadczenie pokazuje, że ten pierwszy wybrany zawód, jeżeli nie jest to zawód specjalistyczny, to może ulec zmianie, tak? I fajnie teraz mama, nie lubię tego słowa fajnie, ale muszę powiedzieć, że jest bardzo często używane przez młodzież, tak? Mają wiele możliwości i opcji takich, że kończą studia, tak? W pierwszym etapie, a później mogą kończyć zupełnie różny kierunek, tak? Oczywiście, jeżeli ktoś wybierze studia medyczne, to tego nie zmieni, ale jeżeli ktoś wybierze logistykę, prawda, później pójdzie na administrację, a później pójdzie na zupełnie inny kierunek i może zostać na przykład programistą. Tylko po kursie może zdobyć nowe, zupełnie inne dla siebie niż na początku wybrał kompetencje. Młodzi ludzie, przygotowując się do tego, tak, do rynku pracy, muszą wiedzieć o jednej rzeczy. I to my powinniśmy im cały czas o tym mówić. Szanowni Państwo, na rynku pracy mamy cztery pokolenia. Najstarsi to są baby boomers, urodzeni w latach 46-64. Oni jeszcze są na rynku pracy, nazwani teraz takim nowoczesną nazwą, czyli silvers. Pokolenie X, czyli to ja na przykład, urodzona w latach 65-79, gdzie my się jeszcze dobrze poruszamy po rynku pracy, chociaż już mamy siwe głowy, ale jeszcze chcemy pracować. Pokolenie Y to są ludzie urodzeni w latach 1980-1989, tak? To jest właśnie jeden z moich synów, ten starszy. I pokolenie Z, urodzeni w roku 1990 i w latach następnych. Czym te pokolenia się różnią i czym się tak naprawdę zetkną młodzi ludzie, wchodząc na rynek pracy? Oni już teraz nie mamy pokolenia tradycjonalistów, bo to są nasi dziadkowie tak naprawdę. I wtedy ci ludzie, poruszając się po rynku pracy, wiedzieliśmy, że byli pracowici, cenili autorytety, liczyła się dla nich bohaterska postawa, zadowalali się tym, co mieli. A tego, czego nie mieli, mogli się bez tego obejść. Tak? I oni żyli takiej rzeczywistości, która była powojenna, więc łatwiej było im się dostosować, a może bardziej cenili wartości, o których dzisiaj bardzo mało osób już mówi. Baby boomers, czyli lata właśnie te powojenne 45-64, były to pracownicy, którzy oczekiwali poszanowania. Oni mieli swoje zdanie, tak? I oni pracowali po to, by przetrwać. Możesz być tym, kim chcesz być. Mieli szansę zdobywania swojego doświadczenia, jednak tylko w jednym kierunku. To właśnie byli ci ludzie, którzy mieli pracę przez całe życie.
10 lat temu miałam taki projekt restrukturyzacji stoczni i tam się właśnie dowiedziałam, że jak dziadek pracował w stoczni, to i tata pracował w stoczni i wnuk, czyli syn, też będzie pracował w stoczni. Czyli generalnie praca w jednej organizacji dawała poczucie bezpieczeństwa. Czy dzisiaj młodzi ludzie szukają poczucia bezpieczeństwa? Czego oni oczekują? Opowiem trochę później, ale na pewno nie poczucia bezpieczeństwa. Następnie pojawiło się pokolenie X, tak? Czyli z władzą czujemy się dobrze, ale chcemy być wysłuchani. Pracujemy tyle, ile potrzeba. Tak? Czego my chcemy? Dbamy sami o siebie. Tak? Chcemy być ważni. To jest pokolenie X. Pokażę, co robię, doceniajcie mnie. Pokolenie Y, czyli to jest mój starszy syn, tak? Na szacunek trzeba sobie zasłużyć, oni o tym wiedzą, ale my już im powiedzieliśmy, jesteś wyjątkowy, liczy się tu i teraz, skoncentruj się na celach. Niektórzy mówią, że jest to tak zwane pokolenie obiboków, pracują po to, by żyć, tak? Myśmy żyli po to, żeby pracować, a oni pracują po to, by żyć, prawda? To są... No, pokolenie Y jest pokoleniem takich ludzi, którzy bardzo dużo chcą osiągnąć i są otwarci. To są ludzie, którzy chcą wielu rzeczy doświadczać, tak? I nagle pojawia się na rynku generacja Z, pokolenie 99+. I tutaj mamy młodych ludzi, których wiele cech jeszcze się krystalizuje. Tak zwani cyfrowi tubylcy. Szybko podejmują decyzje, czasami szybko się też nudzą, tak? Oni żyją w tak zwanej cyfrowej rzeczywistości. Z czym to się wiąże? Szanowni Państwo, najlepiej pokazuje o tym następny slajd, kiedy mamy tak zwane różnice pokoleniowe. Zobaczmy, co jest na obrazku. Mamy siwe głowy, tak, czyli my czytający gazetę, a po drugiej stronie są młodzi ludzie, którzy gazety, myślę, że do rąk jeszcze nie wzięli, bo oni wszystko mają w telefonie komórkowym, tak, w tablecie. Oni wiecznie są podłączeni do sieci, oni wiecznie są online. Mi się najbardziej podoba taki mem, który zauważyłam ostatnio chyba na Facebooku. Dzieci są zawsze online dla znajomych, dla przyjaciół, prawda, dla różnych sytuacji, dla różnych, żeby oglądali różne filmiki, ale jak my rodzice do nich dzwonimy, oni są zawsze poza zasięgiem, tak? Więc oni wybierają, tak, tylko to, co jest dobre dla nich. Jak to się skończy, nie wiemy, ale możemy sobie powiedzieć teraz, tak, że to my od nas, rodziców, i nauczycieli zależy, w którą stronę nastąpi rozwój tego młodego pokolenia. Generacja Z to jest tak zwane jeszcze, proszę Państwa, pokolenie cyberprzestrzeni, pokolenie pochylonych głów. Oni tak naprawdę, mam wrażenie czasami, mają troszkę się, nie chcę tu wyrazić, ale w głębokim przekonaniu to, że to oni mają rację, bo właśnie dalej, mocniej, jeszcze głębiej mają to przekonanie, że skupiamy się na tu i teraz, skupiamy się na tym, co nas dotyczy. Szanowni Państwo, jeżeli oni będą się skupiać na tym, co ich dotyczy, to oni w ogóle zapomnieli o takich wartościach, tak, jak etyka, odpowiedzialność, partnerstwo. Oni są tak skupieni na sobie, że nie przyjmują do tego, że życie to nie jest tylko tu i teraz. I ja uważam, że to jest wina trochę też nas, rodziców. I szkoły powinny bardzo mocno naciskać na to, aby rodzice byli bardziej zaangażowani w życie szkoły, w życie ich dzieci w szkole. Ja wiem, że ja jestem tradycjonalistką, może to nie jest popularne, co mówię, ale proszę mi powiedzieć, proszę mi wierzyć, że jak patrzę na to i mam to porównanie, pokolenie Y, mój starszy syn, i dzieci z pokolenia Z, to proszę zobaczyć, urodzeni po 95 roku, dorastający w czasach dobrobytu i najnowszych technologii, roszczeniowi, posługujący się wieloma językami obcymi. Szanowni Państwo, może tak, ale ja ostatnio zauważyłam, że to tylko wybrani poruszają się, posługują się wieloma językami obcymi. Część nawet nie zna języka angielskiego, a to jest kompetencja twarda, o której będę za chwilę mówiła, że to jest znajomość jednego języka obcego, to jest fundament, to jest podstawa. To trzeba dzieciom od początku mówić. Język obcy dzisiaj, język angielski jest podstawą, żeby w ogóle poruszać się po świecie. Wszystko, nowe wszystkie aplikacje, slajdy i tak dalej są w języku obcym, tak? Możemy powiedzieć, że są wielozadaniowi i to faktycznie, ale czy ten multitasking, czy ta wielozadaniowość, tak, to jest faktycznie to, czym oni się wyróżniają, czy to jest po prostu przechodzenie z tematu do tematu, bardzo powierzchownie go traktując, tak?
Biegle korzystałam z najnowszych technologii. O, to muszę się przyznać, że tak naprawdę to jak ja dostaję nowy telefon komórkowy, to najpierw mówię, dziecko, pomóż mi rozszyfrować, o co tu chodzi, tak? To trzeba powiedzieć, że oni to mają w małym Polsce, jak ja to mówię, z mlekiem matki chyba tego nie wypili, prawda, ale nie wyciągnęli, ale bardzo dobrze się poruszają. No cóż, mają konsumpcyjne podejście do życia. Ja się tak zastanawiam, gdzie ja popełniłam błąd, tak, że moje dziecko w wieku 18 lat, gdzie ten starszy z pokolenia Y chodził na prace wakacyjne, staże, a młodzież teraz mówi, mamo, ale gdzie mam pójść? Jest tyle możliwości, że trudno im wybrać, ale po co mi to będzie potrzebne? Nie rozumieją, że każde doświadczenie, staż, praktyka, zbieranie truskawek, tak, czy chodzenie, czy pracowanie w galerii, czy jeżdżenie rowerem, prawda, i dowożenie posiłków, że każda praca, każde zadanie przynosi ogromną ilość, już nie mówię o satysfakcji, tak, ale ogromną ilość doświadczeń, a przede wszystkim buduje interpersonalne kompetencje, które są bardzo ważne na rynku pracy, które są bardzo ważne w ogóle w życiu, a których to młode pokolenie nie ma. Pokolenie Z, po angielsku słuchajcie, zwane jeszcze pokoleniem C. Dlaczego? Od angielskiego słowa connected, czyli zawsze podłączone do sieci, change, czyli ukierunkowane na zmianę. Oni lubią tą zmianę, ale ja przez to uważam, że oni bardzo powierzchownie traktują wiele tematów. Communicating, komunikujący się. Bardzo łatwo nawiązują kontakt, prawda, z ludźmi z całego świata, tak? Ale mają problem, żeby nawiązać kontakt z kimś, kto siedzi obok, z kimś, kto mieszka drzwi obok. Nie są jakby tym zainteresowani, żyjąc w tej cyfrowej rzeczywistości. Content centric, czyli nastawieni na zawartość. Ciągle trzeba im coś nowego dawać, ciągle trzeba ich bodźcować, tak? Communicate oriented, nastawiony społecznościowo, czyli bardzo fajnie znajdują się w różnym międzynarodowym nawet środowisku, jeżeli dobrze znają angielski, prawda? I always clicking, słuchajcie, stale klikający. Change, zmiana, nastawienie na zmianę i ciągle klikanie, czyli sprawdzanie, co się dzieje u innych, tak? Szanowni Państwo, ja nawet założyłam sobie ostatnio aplikację TikTok, żeby zobaczyć, co młodzi ludzie w niej widzą. Powiem jedno słowo, pożeracz czasu. Tam się nic innego nie dzieje. Zazwyczaj jak się cokolwiek pokazuje, to staram się z tym poznać, żeby mieć po prostu podstawę do porozmawiania z moimi synami. No całe szczęście oni nie byli już zachwyceni TikTokiem, że to jest właśnie jeszcze dla dzieci, którzy są teraz w wieku w szkole średniej. Moi synowie, to jest początek pokolenia Z, oni się wychowali faktycznie na Harry Potterze, tak? Na Harry Potterze i różnego rodzaju talent show, prawda? Te programy, które pokazują tak bardzo tą ekspozycję społeczną, nauczyły nasze dzieci, że wszystko prawie jest na sprzedaż. Ja przekonuję młodych ludzi na zajęciach, którzy trochę starszych niż ze szkoły średniej, że ta ekspozycja społeczna nie jest za bardzo dobra, że jeżeli chcesz pokazywać się, tak? Czy to na Instagramie, czy na Facebooku, czy na innych portalach społecznościowych, to pokaż, co potrafisz, tak? A nie pokazuj tylko siebie. Ale jakby dla nich jest to jeszcze niezrozumiałe, jakby nie zrozumieli, jakie są tego jeszcze konsekwencje. Czego oczekuje tak naprawdę pokolenie Z? Proszę zobaczyć, my jako pracodawcy przygotowujemy się do tego, tak, żeby zabezpieczyć to, czego oni chcą. Czyli nagle w firmach pojawiły się tak zwane pokoje relaksu. Nagle w firmie można wyjść sobie na przerwę, tak? Przerwę, która trwa godzinę, może dwie. Czas pracy jest nieokreślony, bo możesz przychodzić na 10, wychodzić o 18, możesz na 12, wychodzić o 20, tak? To jest pokolenie Z. Pokolenie Z oczekuje od nas, przepraszam tu, oczekuje dobrej, przyjaznej atmosfery, możliwości wypoczynku w pracy. Kto to widział kiedyś, tak? Ale przede wszystkim komfortowych warunków, tak? Pamiętamy o tym, że młode pokolenie nauczone jest teraz, że są piątki z pizzą, owocowe wtorki, środy z cukierkami czy z czymkolwiek. Kiedyś pamiętam na zajęciach, dowiedziałam się ze studentami, są oburzeni, bo firma nie pamiętała o tym, że był Dzień Dziecka. No ręce opadły, prawda? Czyli oczekują z jednej strony bardzo dużej opieki od nas, pamiętania o tym, że oni są, podkreślania, jak bardzo ważni są dla nas. Pokolenie Z jeszcze pracuje w taki sposób, że szuka pasji.
Chcą, żeby ta firma była miejscem nie tylko, gdzie wykonuje się powierzone zadania, tak, gdzie atmosfera dla nich jest niezwykle ważna. Proszę sobie wyobrazić, że jak ja spotykam się teraz z młodymi ludźmi na rozmowach rekrutacyjnych i pytam się o powód zmiany pracy, to co się okazuje? Bo atmosfera była nie taka. Bo nie podobały mi się to, w jaki sposób się ludzie do siebie odnoszą. Bo wymagania były za wysokie. Tak? Co to znaczy wymagania za wysokie, jeżeli młodzi ludzie bardzo mocno stawiają na rozwój osobisty. Jeżeli się rozwijają, tak, rozwijają swoje kompetencje osobiste, to ma to wpływ też na kompetencje zawodowe. Ale jakby tego nie rozumieją, że będąc w firmie, wykonując pewne zadania, tak, to też rozwijają siebie. Nie, oni chcieliby przyjść na rynek pracy i krok po kroku do 30 zarabiać 10 tysięcy złotych. Dziękuję bardzo. Byliby usatysfakcjonowani, a najlepiej jakby mogli jeszcze pracować 6 godzin dziennie i 4 dni w tygodniu. Tak chce pracować pokolenie Z. Ale to jest troszeczkę, bo, drodzy Państwo, wina też rodziców, którzy takie wartości wpajają im, tak? Skup się na sobie, ty jesteś najważniejszy. Tylko zapomnieli dodać, że owszem, jesteś bardzo ważny dla nas rodziców, ale ty nie żyjesz sam w tym świecie, że ty żyjesz w pewnej symbiozie, w pewnym systemie, w pewnym schemacie, tak? Młodzi ludzie teraz nie lubią długich, skomplikowanych dróg do rozwiązywania problemów, a kompetencja rozwiązywania problemów to jest jedna z najważniejszych kompetencji widzianych teraz dobrze na rynku pracy. Czasy, w jakich wychowywało się pokolenie Z, powoduje, że może im nieco brakować pokory. My mówimy, że pokolenie Z jest bardzo roszczeniowe. Zgadza się, jest roszczeniowe. Myślą, że jeżeli stawiają na tu i teraz, tak, że to jest bardzo ważne, żebyśmy się oglądali teraz, co jest dla mnie ważne w tej sytuacji, w tym czasie, ale mają też swoje braki. To, że są tak bardzo skupieni na sobie, to, że są wychowani w cyfrowej rzeczywistości, ta rzeczywistość, która jest teraz, że jesteśmy no, oddzieleni od siebie, bo mamy te reżimy, prawda? To co się okazuje? Że brak doświadczenia w kontakcie z klientem, z drugim człowiekiem będzie się pojawiał na rynku pracy, brak umiejętności rozwiązywania problemów, totalny deficyt kompetencji interpersonalnych i brak umiejętności pracy w zespole. O tym już teraz mówimy, że pokolenie Z, które pojawiło się na rynku, nie ma tych umiejętności. Tak? Brakuje tych umiejętności. A co pokaże następny rok, następne lata? Musimy nauczyć ludzi, te dzieci jeszcze, żeby poczuły, co to znaczy budować swoje kompetencje. Szanowni Państwo, kompetencja to jest zasób umiejętności, wiedzy i doświadczenia. Te trzy obszary budują kompetencje. I teraz badania pokazują, że raport Człowiek przyszłości, Pracownik przyszłości 2030 pokazał, że mamy 20 najważniejszych umiejętności. Pozwolę sobie szybko przeczytać je tak szybciutko, bo czas nas goni. Zdolność do pracy w zespole, łatwość i szybkość podejmowania decyzji, radzenie sobie i rozwiązywanie problemów, zdolność planowania, organizowania i priorytetyzowania obowiązków, otwartość i łatwość w komunikacji, analizowanie danych, obsługa specjalistycznych programów, znajomość języka angielskiego jako kompetencję twardą, to jest naprawdę must have. Znajomość kolejnego języka obcego, niemiecki, hiszpański, francuski, a nawet chiński, tak? Zdolności sprzedażowe i negocjacyjne, dowództwo, czyli inaczej to tak liderstwo, bycie przywódcą, czyli zarządzanie ludźmi i projektami, motywacja, efektywność pracy, zarządzanie czasem, pasje, kreatywność, mobilność, dokładność, ambicje, elastyczność. To jest 20 najważniejszych kompetencji, które znalazły się w raporcie Pracownik przyszłości 2030. Jak to się przekłada na kompetencje, które są podstawowe, fundamentalne dla każdego młodego człowieka? Ja wybrałam 8. Natomiast 8 ogólnych, ale później jeszcze opowiem o 3 takich fundamentalnych, naprawdę podstawowych. To jest zdolność do analizowania i rozwiązywania problemów, inteligencja społeczna i emocjonalna, bardzo ważne, żeby patrzyli na drugiego człowieka, bez oceny, bez krytyki, kreatywne myślenie, zdolność pracy w wielokulturowym środowisku, umiejętność krytycznego wykorzystania nowych mediów, czyli nie brania tego wszystkiego, co niesie nam sieć, tak, tylko żeby jednak podzielić to na kawałki i brać dla siebie tylko to, co najlepsze. Myślenie projektowe, bardzo ważne jest myślenie projektowe. I umiejętność filtrowania istotnych danych w szumie informacyjnym, to już wcześniej powiedziałam. Dzielmy tą informację na części, bierzmy to, co faktycznie dla nas jest bardzo ważne w tym szumie informacyjnym.
i umiejętność współpracy w wirtualnych zespołach. Proszę zobaczyć, nikt nie przypuszczał, tak, że będzie pandemia, a już badania te pokazały, że umiejętność współpracy w wirtualnych zespołach będzie bardzo ważna. Największe problemy na rynku pracy to jest 5, brak wykwalifikowanych pracowników, czyli brak pracowników o technicznych umiejętnościach. Więc stawiajmy tutaj na budowanie kompetencji też technicznych. Starzejące się społeczeństwo, czyli brakuje tu młodych ludziom empatii, bo my powinniśmy łączyć, tak? Powinien powstawać na rynku pracy taki efekt synergii. Doświadczenie siwych głów, tak? I potencjał, energia, zaangażowanie, znajomość nowych mediów, tak? Tych młodych ludzi. I my powinniśmy budować, słuchajcie, bardzo mocno taki efekt synergii pomiędzy tymi pokoleniami. Automatyzacja i robotyzacja, która wchodzi teraz bardzo mocno na rynek pracy i w różnego typu dziedziny, powoduje to, że jeżeli ktoś myśli sobie, że nauczy się, wyedukuje się, wykształci w jednym kierunku, to może się zdarzyć tak, że przed 40 jego zawód już nie będzie istniał. Tak? Na przykład stanowisko czy zawód taki jak księgowy. Nowe potrzeby i oczekiwania pracowników i to też jest problem na rynku pracy. Efektywna rekrutacja, czyli jak przygotować młodego człowieka, żeby umiał się sprzedać. Tak? No, to jest bardzo ważne, bo wchodzimy wtedy w te 3 kompetencje, o których mówiłam, które są najważniejsze. To jest komunikacja. Młodzi ludzie powinni wiedzieć, co to znaczy komunikować się. To nie znaczy wziąć telefon komórkowy, czy na Messengerze, czy na jakimś innym, słuchajcie, innej aplikacji, napisać hej ho, do pracy by się szło, hej ho, co tam u ciebie, tak? Tylko to jest skuteczna komunikacja ustna i pisemna. Młodzi ludzie nie potrafią napisać maila, nie wiedzą, że trzeba powiedzieć dzień dobry, nie wiedzą, że trzeba się podpisać. Ja otrzymuję dziennie, no nie chcę powiedzieć, że setki, ale dziesiątki aplikacji, które przychodzą mailem, gdzie młodzi ludzie nie wiedzą, tak, że trzeba na przykład podpisać się, że trzeba, jeżeli zakładam, załączam załącznik, że musi być, prawda, podpis, tak, że ten załącznik musi być też opisany. Następna kompetencja, która jest bardzo ważna, to jest odpowiedzialność. Uczmy ludzi poczucia odpowiedzialności. Nie tylko za wykonaną pracę i osiągane wyniki, ale przede wszystkim za to, co mówią. Za to, jak mówią, za terminowość, jakość wykonania zadania. I elastyczność i otwartość na zmiany to jest 3 kompetencja. Czyli mamy komunikatywność, odpowiedzialność, elastyczne podejście i otwartość na zmiany. To jest reakcja na zmiany, jak my reagujemy, czy my się boimy, czy nie. Poszukiwanie rozwiązań, tych kluczowych informacji i umiejętność korzystania ze wsparcia innych. Czyli otwartość na innych. Największe problemy na rynku pracy, to co powiedziałam, ta rotacja pracowników, przepraszam, ta rekrutacja, wiąże się też z tym, że młodzi ludzie nie potrafią się do tego przygotować, bo jakby nie mają tej kultury prezencji. Bardzo by mi zależało, żeby te 4 kompetencje po prostu wpajać im od maleńkości, prawie od przedszkola. Na jakie trudności należy przygotować młode osoby w aspekcie rynku pracy? Po pierwsze, oczekiwania finansowe. Młody człowiek musi zrozumieć, jak przychodzi na rynek pracy, to ma największą, najważniejszą rzecz, tak? To ma zaangażowanie. Ale chciałabym, żeby to zaangażowanie było widoczne. Jeżeli ma zaangażowanie, chce się uczyć, to i oczekiwania finansowe jego zostaną spełnione, ale nie od razu. Ta ścieżka finansowej piramidy i krok po kroku trzeba to zdobywać. Po drugie, doświadczenie zawodowe. I po trzecie, mobilność zawodowa i mobilność edukacyjna to się wiąże. Przekonywać młodych ludzi, żeby już jako jeszcze uczniowie nabierali doświadczenia w różnych dziedzinach. Nabierali doświadczenia na stażach i praktykach. Wiem, że czas się goni, więc już kończę. Manifest Agile. Młodzi ludzie, tak zwani z pokolenia Y to wymyślili, a pokolenie Z mam nadzieję, że to przyjmie. To jest wszystko agile'owe. Czyli ludzie i interakcje ponad procesy i narzędzia, działające produkty, współpraca z klientem, reagowanie na zmiany. I tu znowu wypływają z tego te kompetencje, o których mówiłam, czyli komunikacja, odpowiedzialność, realizacja planów i przede wszystkim dobra reakcja na zmiany. Szanowni Państwo, na końcu, bo chyba zmieściłam się w czasie, wnioski, czyli co na zakończenie. Przekonywać młodych ludzi, że uczą się przez całe życie. Uczyć się, aby wiedzieć, uczyć się, aby działać, uczyć się, aby żyć i uczyć się, aby być. Dziękuję bardzo.